Dzień dobry wieczór, moje kochane szwendarze. Słuchajcie, powracamy do The Walking Dead. Do serii pełnej emocji, pełnej dreszczów, no i też niestety mnie. Jeśli teraz zostawicie łapeczkę i subika, no to będę wam wdzięczny. No i co? No koniec takiego już YouTube'owego gadania. Pora przejść do historii. Dokąd tym razem zmierzamy? O, pociąg? Co jest? To chyba jakiś sen jest, albo retrospekcja. Z tych dawnych czasów, co podróżowaliśmy właśnie pociągiem. Co to się wydarzy? Mam nadzieję, że to nie będzie koszmar, bo teraz... Lee! Jejku, to jest słodki sen. Chyba, że zaraz zobaczymy Lee jako zombiaka, albo zobaczymy go jako drania jakiegoś. Lee... Tęskniłem za tym bydlaczkiem naszym kochanym. Z nim życie było łatwiejsze. No dobra, w sumie nie było łatwiejsze. Wtedy też mieliśmy sporo problemów, nawet mieliśmy kilka gangów na głowie. Oj, tak. No to była taka troszeczkę wtedy przemiana z dziecka Clementine w dojrzałą osobę. Czym się teraz martwisz? O, chłopie! To potrzebujemy kilka tygodni, żebym ci to na spokojnie wytłumaczył, nie? No bo co? Jest ten gang, od którego musimy odbić tych... te osoby z naszej ekipy. I to jest też, kurde, bardzo ciężkie, bo popatrzcie, Clementine jest młodą osobą, a już musi być przywódcą dla nich wszystkich, nie? Musi nimi zarządzać. A ona nawet nie wie, jak zarządzać. Tak, my podejmowaliśmy te decyzje jako Lee i niestety to była często improwizacja. Nie bardzo często. Wszystko było robione za metodą prób i błędów. I to wielu błędów i wielu prób w moim przypadku. No takie są czasy, niestety. To nie jest kwestia ciebie, że ty jakiś błąd popełniasz, że te grupy się rozpadają. Jak sama widzisz, są też inne grupy, chociażby ci dorośli opryszczkowie, którzy też co chwilę tracą swoich członków. No bo to są twoje rówieśnicy, no wtedy to były osoby dorosłe, które niezbyt cię traktowały poważnie, a teraz wreszcie masz osoby, które widzą w tobie lidera, widzą przywódcę, widzą jednego z nich. Some bad people captured my friends, and getting them back might get the rest of us killed. Oj tak. No i James się może wkurzyć, jeśli za dużo tych szwendarzy pójdzie w niepamięć i zginą. O! What? A to zagieł. Mistrz ciętej ripostyli. To akurat fakt. Nie ma takiej opresji, z której nie dałoby się wyjść. The Clementine I know is gonna fix it. No oczywiście. Musimy podbić jej morale. To jest teraz ważne. Szczególnie jak ona jest liderem tej ich nowej grupy, no to lider nadaje tempa całej grupie. Jeśli ona się podda, to wszyscy, widząc jej porażkę w głowie, sami się poddadzą. Oj, to fakt w sumie. O tym nie pomyślałem. Jak oni nas zobaczą, taka więź się zacieśni. No a jak? To jest bez kitu ciężkie. To co teraz Clementine powiedziała, bo wtedy była sama, a teraz musi zarządzać grupą. Musi wiedzieć, że jeśli ktoś zawali, no to cała operacja pójdzie w niepamięć, nie? Tutaj już się dzieje taka odpowiedzialność zbiorowa, że każdy musi zagrać po prostu jak w zegarku szwajcarskim, bo jeśli jeden element się podwinie, no to cała konstrukcja runie. Łatwiej jest czasami działać samemu niż polegać na kimś. Ale no życie to jest ciągła kooperacja z różnymi ludźmi z naszego społeczeństwa. No i elegancko. Come see me again when you've gotten them out, okay? Jejku, odwiedź mnie, jak ich wyciągniesz. Gdzie? W niebie? Co to za proszenie, żeby się zamieniła w zombiaka i zginęła? Lee, wariacie. Sound good?
And hopefully we can talk about happier things. Lee, I miss you so much. Jego Clementine, nie wiem co ci James tam dał. Czym była nasiąknięta ta maska, którą założyłaś, ale masz jakieś dziwne zwidy. Ale przynajmniej takie produktywne, wartościowe. Które nas podbijają, dają nam trochę więcej motywacji. Dobra, dobra, spokojnie, bo zaraz się tutaj cały rozpłynę. How's the boy? He's good, Lee. You'd like him. No, nie wiem, nie wiem. Niektóre zachowania AJ'a są takie, których Lee za bardzo nie szanował. Tak, nie trzeba go uczyć strzelać, on potrafi bardzo dobrze. No, życie to nie bajka, nie drapie cię po jajkach. Oj, to prawda. Oh my God, Lee. AJ's trouble sometimes. Żywe srebro. He has no idea. He's growing up too fast. Sounds like someone else I know. Dokładnie jesteś teraz dla AJ-a takim Lee. Oho. Tego nam brakowało. Tego brakowało Clementine. Co prawda to wszystko się dzieje jej w głowie, ale nawet taka wizualizacja, taka afirmacja bardzo dużo daje. Wow. Teraz czyta bardzo dużo książek o rozwoju osobistym i bardzo często zwracają uwagę na to, że afirmacje są bardzo ważne w życiu. By sobie powtarzać codziennie, zamiast powtarzać sobie, jejku, znowu mi nie wyjdzie, jaki słaby dzień, to żeby sobie mówić, jaki to będzie dobry dzień. Dzisiaj znowu wykażę się swoją kreatywnością, zarąbistością i tak po prostu pobudzać naszą podświadomość. I w ten sposób teraz też działa Clementine. Ona w swojej podświadomości kreuje Lee, który ma jej powiedzieć, że wszystko będzie zajebiście. Wizualizuje sobie to, że jest dobrym tym przywódcą i tak dalej. Że daje sobie radę też jako wychowawca AJ-a. No one goes into the cities anymore. It's an old boarding school in the woods, miles from anywhere. To jest jakiś pomysł. No jednak w lesie jest sporo takich zasobów do przeżycia. Jakiegoś jedzenia, jakichś krzaczków, jakiejś zwierzyny. Mniej zombiaków też. Chociaż jeśli wszyscy ludzie, którzy aktualnie żyją, przejdą do lasów, no to wtedy będzie więcej zombiaków w przyszłości. Co nie zmienia faktu, że miasto to jest jakaś patologia, jeśli chodzi o tych szwendaczy. Z drugiej strony, jeśli już jesteśmy w stanie okiełznać szwendaczy, znamy ich działania, a ludzie są nieprzewidywalni, to czy niebezpiecznie teraz będzie w mieście? Clem, wake up. No i nam zepsuł sen. Ja pierniczę, ile razy miałem tak, że już myślałem w śnie, że latam. Nawet miałem raz tak, że potrafiłem okiełznać swój sen, że się domyśliłem, że jestem w śnie i zacząłem sobie myśleć tutaj, dobra, teraz będę latać. I czułem, wiecie, tak jakby oddziaływałem na swój sen, zarąbista sprawa, a tu nagle budzik do szkoły i budzenie. I nie! Cały sen poszedł się jechać. Ale no cóż. Gdy śpimy, to nie sprawimy, żeby nasza rzeczywistość była lepsza od snu, nie? Dlatego warto wstać i wziąć sprawy w swoje ręce. Ale piękny szwendacz, patrzcie tu. Ty, wiecie jakie są plusy tych czasów? Jakby taka pani albo pan od biologii w szkole złapali takiego szwendacza, idealnie można pokazać anatomię, uzębienie i tak dalej człowieka przy pomocy takiego szwendacza, nie? No są dziwne, bardzo ciężkie czasy, ale przynajmniej jeśli chodzi o naukę biologii, bardzo wartościowe. O! No ci od razu strzelają, się nie szczypią. No ale no słusznie, no co mają się rozstrzelać nad każdym takim szwendaczem? O! A ci to wykorzystują. Czy to jest ta grupa dorosłych? Nie, to są dzieciaki. Kurde, nie wiem, czy ci dorośli strzelają do tych szwendaczy i nic potem z ich ciałami nie robią. Hello. Ten jeden chłopak, który nie dowiedział się, jaki jest dress code na imprezę.
ten jeden chłopak, któremu powiedzieliście, że to będzie impreza przebierankowa. Tak, James, to naprawdę będzie impreza przebierankowa. Przebierz się, wszyscy będziemy przebrani. He's so cool. No i znalazł już partnera. Clementine? Can I try it on? That's not a good idea. Come on, please. Dobra, cicho. Someone might hear you. Loud is bad. I'm not even. Potem o tym pogadasz. Sorry. I'll be quiet. No. Teraz skupmy się na tym, co najważniejsze. Sorry, I tried to shoot you that one time. Your mask looks so real. Hey. Ty, nie podrywaj go. Sorry about Willie. A, rozumiem. Is this the guy that Clem said she'd marry? Ja też jak taki typowy wujek, nie? Tutaj ledwo powiesz komuś cześć, a wujek już, co podoba ci się? Albo taki typowy tatulek, co podoba ci się ta dziewczyna, czy chłopak, bo powiedziałeś cześć. No przecież cześć nie jest nic zobowiązującego. Ja czasami mówię listonoszowi cześć, ale to nie oznacza, że mówię wtedy w podświadomości. O, panie listonoszu, niech pan tylko zdejmie torbę. Clementine. I speak to you alone for a moment. Good idea. Co on taki wystraszony? Mam nadzieję, że nie zmienił zdania. Chociaż jak tutaj przyszedł, to oznacza, że nie zmienił. Ale trochę się boję. The walkers. They'll be here in a little while. Aha, już tutaj ściągnął. The noise from the boat will draw them toward the water. No tak, jak oni zaczną strzelać do szwendaczy, to wszystkie szwendacze, które szły w tym kierunku, zaczną iść w stronę łodzi. Gorzej, jak zestrzelą was. Oho, już przyszedł jeden cwaniaczek. No mówiłem. Dlatego ich lubię. No właśnie. Bo to też są dzieciaki, które nie są jeszcze zepsute tą dorosłością. Sorry, I feel like I'm rambling. It's just being welcomed. It's strange. You know. It could be your friends too. I know you didn't want to come into the school before, but now that you've met them. I haven't lived with people in a long time. But to może dlatego zaczął widzieć w szwendaczach ludzi. Let me think about it. Tak jak w tym filmie Castaway poza światem, co Tom Hanks, który był na samotnej wyspie, bo się rozbił jego samolot czy tam coś tam, to zaczął widzieć człowieka w piłce do koszykówki chyba albo do nogi. Wanted to show you something. Tak on teraz, gdy brakuje mu bliskości z ludźmi, zaczyna w szwendaczach widzieć ludzi. Was my boyfriend Charlie. We joined the Whisperers together. A co się stało z Charlie? But it changed him. Jak to? In a way that couldn't be undone. It changed both of us. Co się stało? Opowiedz trochę więcej. The Whisperers were my family. Ale szeptacze, to było was więcej, czy chodzi ci o ciebie, Charlie'ego i szwendaczy? Czy jest jakaś grupa, która wykorzystuje właśnie szwendaczy do zabijania ludzi? Co? So much so, that when another boy expressed sympathy for our enemy before an attack. O kurde, zaraz się okaże, że ci z Łodzi atakują, walczą właśnie z tymi szeptaczami. I slit his throat. I didn't talk to him. Didn't consider who he was, what he felt. Honestly, I don't even remember his name. All I knew was someone like him would only slow us down. That was enough of a reason for me. That's kind of hard to believe. Doesn't sound anything like you. Yeah. Not anymore. But it was. I had no doubt in my mind that I was right. After he died, I kept hearing his words in my head. Those people are like us, just on a different path. I stopped killing after that. I changed. No one else did. When AJ told me he killed someone, it reminded me of them. Ale mocne. Of myself. When he said it was the right thing to do. Taking life like that from a young age, it breaks something inside you. No tak, no bo jakby żyjemy z przekonaniem, że życie to jest największa wartość i tak jak my nie chcielibyśmy go stracić, tak też nie odbieramy go komuś innemu tej wartości. A w momencie jak kogoś mordujesz, no to tak jakby zaczynasz tracić
wartość tego życia. Chociaż z drugiej strony to też może w drugą stronę działać, że jeszcze bardziej doceniasz wartość tego życia i włączy ci się taki umysł przetrwania. Tak, i stanie się to dla AJ-a normalne, o kurde. I've seen it happen too many times. I'm not going to let AJ become a killer. I don't want him to change. Not like that. I hope you can keep that promise. Kurde, z drugiej strony, żeby przetrwać w tych czasach, no to trzeba być zabójcą. No nie ukrywajmy, czy to chodzi o zabijanie szwendaczy, czy też czasami człowieka, który jest wrogo nastawiony. Wszystko zależy od tego, właśnie w jakim celu się kogoś zabija. Jeśli tak jak ten powiedział, że eliminował jakieś słabsze jednostki w swojej grupie, no to słabo. Jeśli na przykład tak jak w przypadku AJ'a, który w ramach obrony też wtedy nie wiedział, jak pistolet działa i tak dalej, i to było totalnie przypadkowe, totalnie działanie pod impulsem, pod pryzmatem tej chwili i tych emocji, no to jest druga sprawa. No ale no trzeba czuwać nad dzieciaszkiem, żeby rzeczywiście nie zatruć mu tego umysłu. Bo są ciężkie czasy, ale jeśli zostanie w nas to człowieczeństwo, to jesteśmy w stanie nieść świat, nie? No bo w sumie takie człowieczeństwo kształtowało człowieka i żyjemy dzisiaj w bardzo fajnych grupach, społecznościach, krajach. Dzięki człowieczeństwu lecimy w kosmos, zdobywamy świat, mamy internet. No i to nas odróżnia od zwierząt. Okej. Okay. Mamy chyba wszystko. Tak, właśnie, dobra, do kocioła. Kociołek zrobimy zaraz. O. Też to chyba Daniela Magicala oglądał, że taka cisza nastała, że tak popatrzyli na siebie. No to pora działać. O matko, żeby teraz nikt się nie pomylił, żeby wszystko poszło idealnie. Żeby nikt się nie zawahał. Co się stało? About Minnie. Oh. That Sophie died, and Minnie is one of them now. Just, if you see her out there, tell her I forgive her. Okay. Please. I tell her myself, but I just want her to be okay. Ken, Minnie's gone. She's not the person you remember. I know. That's why I want you to tell her. To jest w ogóle ciekawe, nie? Że znamy jakiegoś człowieka, a miesiąc później może być całkowicie inną osobą. Wszystko zależy od tego, co przeżył, z kim się zadawał. To jest czasami też niesamowite. Pamiętam, jak jeździłem na kolonii i dajmy na to, widziałem się z jakimiś ludźmi. Kontakt był zarąbisty, gadka się kleiła, a rok później totalnie inni ludzie, nie? To też czasy, co prawda, gimnazjalne, czyli teraz końcówka podstawówki, początek liceum. No więc to taki okres też dojrzewania, to wszystko się może zmienić, ale mimo wszystko, kurde, rok jest w stanie zmienić człowieka. A w przypadku właśnie takiego ciężkiego świata, jakim jest apokalipsa zombie, to podejrzewam, że każda godzina, każdy dzień może mieć wpływ na charakter danego człowieka. Kurde, obejrzałbym taką serię z The Walking Dead albo z innych gier okiem właśnie psychologa, bo na pewno ksiądz prowadził serię z Detroit, Become Human. Kurczę, już nie pamiętam, Langusta na Palmie się nazywał kanał. I bardzo fajnie się to oglądało, bo opowiadał o właśnie tych wszystkich dylematach moralnych, które występują w tych grach pod pryzmatem księdza, pod pryzmatem Biblii i tego całej tej teologii, które się nauczył. Fajnie tak zobaczyć świat z innej perspektywy. Dobra, pocałujmy. You better not disappear on me, okay? I wzajemnie ty. Jak sobie już tak obiecujemy, to żebyśmy oboje nie zniknęli. O, AJ, właśnie odkryłeś, co to miłość. Potem ci o tym opowiem trochę więcej. Trochę w złej kolejności się dowiedział, bo w poprzednim odcinku dowiedział się, co to masturbacja, a teraz dowiaduje się, co to całowanie. To powinno być na odwrót. A jeszcze przed masturbacją dowiedział się, co to zabijanie i zabił człowieka. To w ogóle kolejność zaburzona niesamowicie. No dobra.
So, I know this is gonna sound gross, but... Covering your smell. Smart. A nie musicie żadnych masek założyć? Żeby też ci się nie skapnęli, że jesteście ludźmi? Przecież to będzie widać po samej chodzie, po samej twarzy, jak oni zaświecą na was. Get my back? Jeszcze ta czapka Clementine. Oho. Kurde, może to mało romantyczne troszeczkę, bo wolałbym teraz to samo robić, tylko na przykład w wannie z Violet. Jako Clementine oczywiście mówię. We're doing it. Okej. No i następuje atak. O matko, jest stresik, że coś pójdzie nie tak. Ja przecież jak oni zaświecą na was reflektory, to w 5 sekund się dowiedzą, że nie jesteście szpędaczami. Jeszcze zobaczą łuk, zobaczą czapkę. O kurde, kiu. Chowaj się za zombiakiem. O panie. Wy też się chowajcie. Nie, to był głupi plan. Gdybym teraz szedł ze szpędaczami i to by nie była gra. I ja. To bym na pewno uciekał stąd. I ja piernicze, mało już tarczy zostało. Co jest? Idę tu bokiem, idę bokiem, idę bokiem. Nie, 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 nie ma innego? Nie. Ja pierniczę, nie wiem jak to zrobić, widzieliście, żadnego zombiaka obok mnie nie było. Pierniczę, nie uda się, nie uda się, nie uda się. Nie wiem, ty totalnie nie wiem jak to zrobić. Tu chodź, 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 wariacik. Czemu nie mogę tego złapać? Widzieliście, stałem za nim. Czemu mi się nie wyświetliło Q? Biegnij, biegnij, no nie. Nie mów. Nie wiem. O kurde, nie mam żadnego zombiaka. Ty, a ty czemu ten co? Co? Jest, 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 jest. O, udało się, wreszcie. Okej, jesteśmy już tutaj tak blisko. Ty, a gdzie jest James? Oj, ja pierniczę, sekunda później by było po nas. Dobra, ty się chowaj, ten. Pięknie, pięknie, pięknie. Ten teraz jak się wychyli. Dawaj teraz, kuba, łap za nogi. I ja, mogliście mieć karabinek. Czemu go nie wyeliminowaliście? I wodą jeszcze idą. Jak to najbardziej hałasuje w tym wszystkim. Chociaż z drugiej strony, jak oni teraz strzelają, tu są wybuchy, tutaj jest panika, to może nie usłyszą tego, że my się skradamy tą wodą. W ogóle nawet nie będą się domyślać, żeby patrzeć tutaj na wodę. Żeby ten zaraz szpętacz nie odżył. Ale tu blisko nich podeszły te szpętacze, skoro są teraz nawet na molo. Jest dobrze. O, no właśnie. O, tu, spokojnie, spokojnie. Ja, jakbyś teraz ją złapała za stopę, wywróciła do wody. Ale by nahałasowała. Płyniemy. O kurde, panie! Toż to są nurkowie. To oni zaraz będą wiedzieli, że szpędacze są pod wodą i muszą uważać na wodę i patrzeć tam. Już nie mamy też żadnej... O kurde, właśnie też o tym myślałem. Złapali ją za stopy. Dawaj, kopaj, 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 kopaj. Dawaj, pilnie i ładnie, uciekaj, jak najszybciej z tej wody. Uciekaj, bo tam jest ich cały rój. Jest. Dobrze, że ci nikt nie ugryzł. Matko, w takich chwilach niewiele brakuje. O, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Jest dobrze. Ale James teraz musi być wkurzony, że tyle szpędaczy zginęło. Dobra. Jestem. Tutaj jakiś też szpędacz zaraz wyjdzie. No weź to światło. Popatrz gdzieś indziej. Elegancko. Ładnie. A jak reszta? Też się udało. Pięknie. O kurde. Coraz bliżej celu, jest już nas trójka. Zaraz jak uratujemy resztę, to będzie nas jeszcze więcej i będziemy mogli dokonać przewrotu. O, w duszę. A co się stało z tamtymi
żołnierzami, którzy byli za nami. Dobra, raz. Nie no, też nie możemy zabić tych sztandarów i ułatwiać tamtym, że mieszko. Powinniśmy jak najmniej strop w szpędaczach mieć. Dawaj, szybko wskakuj, wskakuj tam do środka. I zamykamy, zamykamy. Niech oni dalej walczą z tymi szpędaczami, co są na zewnątrz. Nie możemy tej liczby szpędaczy tam umniejszać. Chociaż z drugiej strony potem będzie nam ciężko uciec z tego statku, nie? Jak wszędzie będą szpędacze. Okej. Okay. Głównego wejścia totalnie nie zabezpieczyli, nie? Kurde, boję się, że nie zdążymy. I ktoś z naszych zginie przez tę bombę. Albo podłożymy bombę i się okaże, że ci gangsterzy i jednak nie są tacy źli. A my ich wybuchniemy. Znajdź kociołek. Okej, powolutku, na spokojnie. Całe szczęście, cała brama jest zamknięta. O! Chowaj się, chowaj. Przed tam, ale skoro on tutaj przebiegł, to jest spora szansa, że on drugi raz też przebiegnie, albo ktoś inny będzie tędy biegł. Jest bezpiecznie? Jest. Ok, zamknij. Kurde, że oni mają tutaj elektrykę, światło. Na co to jest zasilane? Na spalinę? O kurde. Ja pierniczę. Mamy przerąbane. Dobrze, że nie wszczął z żadnego alarmu. Ale też jest głupi. Widzi, że ktoś się skrada, że ktoś wdarł się na podkład, to powinien wszcząć jakiś alarm. Dobra, nóżkę. Uf, pięknie. I teraz. Nóż. Aha, chciałeś go tylko obezwładnić. Chociaż z tego, co widziałem, poleciała krew, więc to nie do końca było takie obezwładnienie. To być może było nawet morderstwo. Dobra, mamy kocioł. Aha, czyli to działa wszystko na ten kocioł właśnie, czyli na jakiś węgiel, na drewno, na jakieś spalanie. Okej. Okay. Spokojnie, spokojnie. Oni tam na zewnątrz świecą. Nie zabraliśmy broni od tamtego ziomeczka? Kurde. A to ta gościuwa, co była u nas nawet w szkole. Okej, okay, ona jest tam. My tam idziemy. O kurde, na spotkanie z nimi. Chowaj się. Ile ich tu jest? Ja pierniczę, broń by nam się przydała jak nic. Tak, w razie W, asekuracyjnie. AJ ma pistolet. Violet by miała broń, albo my broń, bo Violet niesie bombę. Kurde, prawda też jest taka. Dobra. Sorry, ziom. Niestety. Jak mus to mus. On miał broń. W każdej chwili nawet odruchowo mógłby nas zestrzelić. Prawda jest taka, że jak oni w nas strzelą w tą bombę, no to wszyscy tu wybuchniemy i zginiemy. Dawaj do kociołka. Ty, tylko żeby to od razu nie wybuchło, nie? Czy to będzie się powoli nagrzewać? Jak się nagrzeje, to wybuchnie. Ale to jest myśl! Bez kitu, jak uruchomią łódź, to wtedy to tam zapłonie i bomba wybuchnie. Ale ktoś wymyślił. Bystre te dzieciaki, nie? Kurde. Znajdź przyjaciół. Weźmy może jego broń, co? Nie da się. Tu się nie da pójść. Tu jest silnik. Co, ich trzymają na wyższych piętrach? Czemu? Myślałem, że w piwnicy gdzieś właśnie. A na wyższych piętrach to jak kapitanowie oni mają, ty. O kurde, ona się nie zmieniła. Ja pierniczę, musimy ją ostrzec. Ty, ale jeśli jedna z naszych ich pilnuje, to jest szansa. Musimy ją ostrzec. O nie. O,
Stop. Spokojnie. Ucieknij z nami, błagam cię. Jest w to wplątany, pomaga nam. Kazał cię pozdrowić. To na nią zadziała. Ja nie wiem w ogóle, jak to jest możliwe, że ona zostawiła młodszego brata. Młodszego brata w takich ciężkich czasach, nie? Samego. No ja bym nie potrafił zostawić rodzeństwa. Bym tylko szukał szansy, żeby zwiać od tych Delta. A dlaczego ty z nami nie uciekniesz? Co oni mają na ciebie? Co tam się stało, co? Dlaczego nie pójdziesz z młodszym bratem? Czemu? Dobra. Jest ekipa. Oh shit. Dawaj, otwieraj. A gdzie jest Louis? No to ratuj tamtą dwójkę jeszcze. Jak oni są tacy żyźni, że mogą nawet biec z nami i pomóc nam walczyć. A z Louisem to nie wiadomo, czy mu psychika teraz nie padła. Co jest? Ja pierniczę, nie wierzę w to! Co jest? Nie. Nie wierzę w to, jak ona nas wystawiła po tym, co powiedzieliśmy. Ale no mogliśmy się domyślać, no jak ona chciała zostać... Ja pierniczę, no przecież to było jak 1 plus 1 równa się 2. Ona powiedziała, zabierzcie ich, a potem stąd zmykajcie. Czyli nie chciała z nami uciekać. Jak nie chciała z nami uciekać, to wiedziała, że może mieć przypał w momencie, jak oni odkryją, że pozwoliła im uciec z więźniami. Wiecie, o co chodzi? Czyli ona już wcześniej o ty... Ja pierniczę, jak się dałem nabrać? Ja, taki inteligentny człowiek. Gdybym teraz mógł, chociaż i tak nic nie mogłem zrobić. Ale przecież Clementine powinna wiedzieć, że powinna zareagować, powinna być czujna. Powinni to mi nerwy... jakoś odzbroić czy coś. Co ci się stało? Czemu masz... Co ci, zęby zabrali wszystkie? Biedny. Czemu ci krew leci z buzi? Co oni ci zrobili? Jejku, biedny dusza artysty, go tak stłamsili. Tak mi przykro. Wszystko ok? Torturowali cię? He kept fucking talking. Oh my god. Ja pierniczę. I'm sorry, Louis. Ucięli mój język, to tak jakby mi odcięli mojego Johnego. I'll make these bastards pay for this. Tylko jest pewien problem. Bo prawdopodobnie wybuchniemy razem z tymi bydlakami. Co nie? Czemu nie? It's okay. It's okay. Jaki biedny. It's okay. A co jest z AJ-em i Violet? Jak oni pozwolili tej Minerwie z tym? Z kuszą. Kiedy AJ ma broń. Tam też coś chyba miała. Naprawdę tak bez walki się poddaliśmy? No nie wierzę w to. Dobra. Wiemy na pewno, że to działa na prostej zasadzie, że tam jest ta... Ta taka laska, którą się podnosi i wtedy można otworzyć drzwi. To nie jest na żadną kłódkę. Jak ty się dałaś tak Violet złapać? Ja rozumiem, bo od tyłu mnie zaskoczyła. Walnęła kolbą, ale ty... I odebrali ci pistolet jeszcze pewnie. Ja pierniczę, no nie wierzę w to. Rozbrojeni jak mróweczki jakieś po prostu, które wystarczy tak już nacisnąć i już są rozbrojone. Masz pistolet? Yeah, me too. The doors don't look te kraty well są dosyć... Maybe that's something we can work with. Tak, wystarczyłoby kopnąć chyba w nie. Może rzeczywiście wyglądają na takie jakieś stare, zardzewiałe. No po nas. Proste. Dlatego działajmy. To wszystko jest na rygiel, to wystarczy tylko podnieść. Ktoś musiałby mieć długą rękę. Louis miał chyba długą rękę. Kiedy oni to zrobili? AJ.
Do you still have your knife? Yeah, they didn't find it. Only the big one. Good. Okay. I need you to slide it over to me. I czekaj. Zostawili nas teraz bez opieki. Jak wcześniej ktoś czuwał nad więźniami, mimo że było ich mniej, tak teraz zostawili nas totalnie samych tu? Nie zostawili żadnego strażnika? Bez kitu te wszystkie szramy pokazują, że oni naprawdę długo tutaj kogoś więzili. Przerąbane. To mogło właśnie też spotkać Luisa i resztę naszej ekipy. No i na pewno by przyszli też po resztę do tej szkółki, dlatego dobrze ich od razu już zatrzymać, żeby więcej nas nie nawiedzali. Przez chwilę się zastanawiałem, czy podkładać tę bombę, czy nie. Że może ci te zbiry są normalne. Że może wśród tych zbirów na przykład ta Minerva jest spoko. Ale tu się okazuje, że oni wszyscy są bydlakami. It ain't worth it. Step back. She awake? O. Yes, ma'am. Kurde, to trzeba zrobić raz a dobrze. Good. I'll take it from here. Aż się boję. No i spotkanie znowu z tobą. Ja pierniczę, no ona już na pewno nas nie lubi po tym wszystkim, co zrobiliśmy, co strzeliliśmy do niej też z łuku. No. Zdradziecka. A jej zaufałem, bo wygląda jak postać z Lola, jak V. Jungle Girl. Fuck, you little monster. Damn it. We showed him mercy. He was terrified of turning, so we stopped him from having to. We gave him what he wanted. I'm sure you did. No, masz przekonywujący argument. O nie. Cicho. Żeby nie zobaczyli, że masz ten nóż. Dobrze. Ale nahałasowałaś nim. Ja pierniczę, to powinieneś po cichu zrobić. Co, ona teraz wykona egzekucję na dziecku? Yeah. Od zawsze wiedziałem, że to psychol, ale że aż tak? Normally the trouble you caused, I'd shoot you and toss you overboard. Ale? Zaraz Louis pewnie wstanie i coś zrobi. But I'm genuinely impressed. First you organize these idiot kids into a fighting force and kill two of my most experienced soldiers. Then you sneak onto my boat. Kurde, w sumie nie zauważyłem, że wszystko co dotychczas robiłem, to trochę zamieniałem się w nią. Też stałem się potworem w tym świecie. Mogłem gościa strzelić łukiem w nogę, ale wolałem wybrać głowę. Wiem, że to tak dla bezpieczeństwa w razie W. No bo jakby dostał w nogę, to mógłby się obrócić i w nas strzelić, no ale mimo wszystko... Gdzie się podziała to moje człowieczeństwo, ta misja, którą przekazał Mili? Dobra, trzeba ją wkurzyć. Your mission was a bad idea from the start. No, jesteś słaby strategiem, to fakt. Skoro tyle osób poległo w walce z dziećmi. You know, my father, Larry, was a military man. And when I was a kid, he had all. Pamiętam twojego starego, ja pierniczę Larry. O, aż mam ciarki, jak sobie go wspominam z tych pierwszych sezonów The Walking Dead. He'd flip, no matter how many times he ranted about the cost of electricity. I could never remember to hit. Ale coś wiem, o co chodzi Larry, bo to samo mam z Sylwią. Też nie gasi światło, otwiera lodówkę, zostawia. Co prawda nie wpadam w szał, ale no... Rozumiem Larry ciebie. Dobrze. My father had his faults. Jak ją znamy, tak wiemy, że po dobroci, no tutaj nic nie ugramy. Nie możemy działać na to, że wejdziemy po prostu na jej serduszko i powiemy: zostaw nas, proszę, nie bądź taka zła. No nie, ona była wychowywana przez takiego ojca, gdzie wszystko musiało być stanowcze i podejrzewam, że ona mimo wszystko też jest taka. Dlatego musimy ją wkurzyć, musimy ją podejść w drugą stronę właśnie. O! Spokojnie.
Żeby też nie zrobić żadnych głupot teraz. Wszyscy musimy naraz zadziałać. Teraz jakby ktoś tam w tych drugich celach zaczął kopać, coś hałasować, rozpraszać ich po prostu, to byśmy mogli coś zadziałać. O, przypowieść o bliźniaczce. Okej. They had to leave their friends and family behind, and that was hard at first. They shed a lot of tears. But the new place was a good place. The people there grew corn and raised pigs, and the twins ate well for the first time in years. They had hot showers, clean clothes, beds. They were given guns and trained to use them. Okay. The people there were kind to these girls. All that was asked in return was that they helped defend the group. You see, this place had a lot of enemies, killers and thieves who wanted what they had. Wiecie, co jest w tym wszystkim śmieszne? Że naprawdę ta kobieta poległa, przegrała to wszystko. Bo wystarczyłoby, żeby zabrali, porwali nawet jednego dzieciaka z tej szkoły, pokazali mu, jak wygląda to życie tam właśnie, gdzie oni żyją, pokazali im właśnie ten dobrobyt, powiedzieli, dobra, słuchajcie, jesteśmy w stanie zagrożenia, bo nas jakaś tam grupa atakuje, ale wspólnie, jeśli my plus wasza szkoła się połączymy, to jesteśmy w stanie wspólnie, nie jako, że wy, niewolnicy, dzieci, żołnierze, ruszycie w walkę, tylko wspólnie coś działamy, jesteśmy w stanie pokonać to zagrożenie, bo popatrzcie, mamy świnki, mamy tutaj jakieś uprawy, stanowimy fajną cywilizację i tak dalej, a ona podeszła do tego po prostu agresywnie, tak jak ją wychowywał, jak uczył ją jej tata. They only do that to the ones who can't keep their mouths shut. Uh-oh. One of the girls saw that this was a place worth fighting for, and her tears dried. Kurde, wierzę w to, że ta Minerva zaraz się wkurzy i strzeli w nią. But the other twin, she could never forget her old home. Yeah. She rejected every gift, every opportunity, stirred up trouble every chance she got. Pokaż jej, gdzie raki zimują, pomóż nam. Of course, they didn't get far. What happened then, Minerva? Masakra. I naprawdę chcesz być dalej z tą grupą, która traktuje was jak śmieci? O kurde! Nie. Your own sister? Why would you do that? She was twisting my head with her lies. Ja pierniczę. Za mocny jest ten rozdział. I made a mistake. I needed to show my loyalty to the place I call home. So, like it or not, you're one of my people now, Clem. The question is, which twin are you going to be? The loyal one? W takiej sytuacji to chyba wolę być martwym. What have you done to her head, you fucking psychotic bitch? You're evil. You are fucking evil. Ja wiem, do czego to dąży. Ja wiem, do czego to dąży. Czyżbyśmy musieli poświęcić Violet zaraz? Ja pierniczę, nie zabiję jej. I better back away from the door. All right, Lily, you made your point. I'll do what you want. What? No! You can't become a soldier. Cicho, cicho. Ja tak tylko gram. Udaję. Kurde, ale nie chciałem taką strategią podejść, być miłym dla niej. Ja nie chcę być dla niej miły. Ja, tak jak myślałem. Teraz, żeby udowodnić lojalność, będziemy musieli coś zrobić, pewnie Violet. Jak dadzą mi pistolet, to będzie łatwiej. Don't hurt Violet, or I'll hurt you. Okej, i to mi się podoba. AJ to już jest mężczyzna. To Jan Dąbrowski. W grze. Dobrze. Nie. Co możemy zrobić? Dawaj, AJ. Pięknie. Niech zaryzykuje. Teraz nie mamy nic do stracenia. Pięknie. Dobrze, ma to. Teraz oni się odwrócą do tyłu. I my możemy działać. Okej, AJ. Dobrze. O, jaki Tyson z niego. O nie. O ty wariatko. Louis, zadziałaj, proszę.
enough. He bit me. I said that's enough. Pięknie, 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 pięknie. I nic nikomu się nie stało, poza im. You deserve to die. Dobrze. AJ, jesteś szefem. O nie, już nic nie mów, błagam. Uratowaj sprawę, ale... Już jej nie psuj, nie. Okej, okay, spokojnie, 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 AJ. No, I can do it. I killed Marlin. O Jezu. Nie, nie mów już nic więcej, błagam. Milczenie jest złotem. Dang. Okej. Ale pewnie poczuła troszeczkę takiego strachu. So you killed Marlin. Violet, wstań tam, nie siedź w kącie. Możesz zaraz nam pomóc. AJ, listen to me. Don't talk to her, okay? She's a monster. Clem seems to care a lot about you. Jejku, żeby tylko zaraz AJ nie zamienił się jednego z nich. Come on, let's go have a chat. Takie dziecko łatwo zmanipulować. O nie. Ja pierniczę. Dobra, mamy dalej ten nóż nasz. Ale jak się wydostać, gdy oni cały czas nas pilnują? O kurde. O kurde. Zaraz się zacznie. Jesteś potworem, kobito. Ja już wiem, że z Minerwą nic się nie dogadamy. Nawet nie będę próbować. Masz nóż. Dawaj. Bierz ten nóż. Ach, chcesz tutaj. Myślałem, żeby ją złapać. Tak. I nikt nie słyszy, że tutaj coś kombinujemy? Naprawdę? Ja pierniczę, jakie to było łatwe. Nie wierzę w to. Dawaj. I teraz pchaj te drzwi. Mamy mało czasu, bo jak zaraz uruchomię kocioł, to będzie po nas. Oby tylko AJ-owi nic nie zrobili. Nie namieszali mu w głowie. Dobra, nie ma co z nią gadać. Proszę bardzo. Miałeś czas, żeby się zreflektować. Miałeś czas, żeby nam pomóc. Teraz już jest za późno. Jesteś jedną z nich. Tym bardziej, że ty nas w to wpakowałaś. Mogliśmy to zrobić na spokojnie i uciec... Co? Właśnie o tym mówię. Kurde! Działaj! Działaj, Clementine! Dawaj, Bob, dawaj! Szybko, Violet, błagam! Nie czas na podnoszenie kuszy. Odciągnij ją jakoś. Strzelaj. Jest. Trochę niecelnie, ale okej. Okay. Ważne, że się udało. Ważne, że ją powstrzymałaś. Szybko, otwieramy resztę. Nie mogliście tego od razu zrobić? Jak tutaj tylko przyszliśmy? Jak nie możesz jej zostawić? Violet! Po tym, co ona ci zrobiła, po tym wszystkim? Jeden powinien uciekać z Louisem, a jeden powinien mi pomóc z nich. A Violet też powinna ze mną iść. Dobra, teraz trzeba uratować jak najszybciej AJ-a. Nie możemy go zostawić. A co z resztą ekipy? Tam już szwendacze... Nie ma szwendaczy na lądzie? Poradzili sobie z nimi? Co oni mu zrobią? Ja pierniczę, mamy już mało czasu. To lada moment wybuchnie. Ale przynajmniej popatrzcie, jaka piękna pełnia. Powolutku, po cichutku. Dobra. Idziemy dalej. Ile ich tu jest? O kurde. Też na pewno zginie. Jeszcze ten? Did you get lost? Ma'am, he wasn't alone. I got something else to show. O nie. Złapali ich. Czekaj, mają Tena. Kogo jeszcze mają? Jamesa? Chowaj się, chowaj się. O kurde. No nie unikniemy chyba straty w ludziach. O nie, mają Jamesa. No wonder there were so many walkers. O nie, i zaraz nas jeszcze zobaczą. Tu trzeba szybko działać. Biegnij, 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 biegnij. Trzeba wykorzystać element zaskoczenia.
Możemy przeciąć linę? Kurde. No nie wiem, jakie to są możliwości. Dobrze, wkurzaj ją. The thing about people like him, AJ, is that they're too broken to fit into a community. They won't fight for anyone but themselves. Ja bym rościł jakiś żagiel, jakąś linę. Mamy nóż. Wykorzystajmy to. O kurde. Nie. Dobrze. Ten. Teraz atakuj. Don't hurt him. Just stop hurting people. Please. Shooter. Ten. Zastrzel tą, co ma broń. Zastrzel tą, co ma broń. Give me my friends back. Put down the gun. Let them go. Zastrzel tą, co ma broń. Or else. Nie. Fine. Go ahead then. Do it. Nie. Save your friends. That's what you came here to do. O kurde, ale nerwowa atmosfera. Czuję aż ciarki na całym ciele. Spokojnie ten. Nie daj się tylko teraz oszukać. Masz broń, mamy przewagę. Ja pierniczę, kurde, czemu Clementine nie zareagowałaś? Mogłeś powiedzieć, że tam jest... Dobrze, AJ, szef udział po prostu tego cikę, nie? Jest, biegaj szybko, ratuj, kopaj, pięknie. Tu nożem, dawaj AJ, podnieś broń. Albo ktoś inny, ten. Mamy przewagę, nas jest więcej, chociaż, kurde, jak zaraz reszta ich bandy zobaczy, że tutaj jest walka i do nich przyjdą, tu trzeba działać jak najszybciej. Bo czas nie jest na naszą korzyść. Raz, że ten kociołek, który zaraz wypali. Dwa, że ich tutaj jest więcej, tylko po prostu są w różnych częściach statku, ale jak zaraz się dowiedzą, że jest rewolta, to będzie masakra. Bierz nóż! Czemu nie atakujesz nożem? No, wykorzystaj pistolet czy coś. Dawaj, do góry! Ja pierniczy, dawaj! James, walcz tam! Jeszcze nigdy tak szybko nie klikałem w jeden klawisz, naprawdę. O kurde. Co, nie udało się? AJ, ten, działajcie. O jest. Pięknie, chłopie. Jo, ona jest robotem jakimś. Jak to Arnold Schwarzenegger, dobrze. Jak ona, z takim bólem jeszcze z nami walczy, niemożliwe po prostu. Okej, okay. I pistolet. Tego pierwszy złapie. No i on boli. Wstań teraz, Clementine, zabierz od AJ'a broń. Nie pozwól, żeby to on strzelał. Ja, ta rozmowa z Jamesem. Gdybyśmy nie rozmawiali z Jamesem o tym, że AJ zamienia się w mordercę, teraz bym powiedział, strzelaj. Ale po tej rozmowie to jednak dało mi do myślenia, że nie możemy tak pozwalać, żeby on cały czas kogoś mordował, zabijał. Walczył, odgryzał komuś coś i tak dalej. AJ! She's not a threat. Lower the gun. You weren't down there. You didn't see what she did. She cut my friend's tongue out. That's a fact. You don't have to do this, please. No już, kurde, powiem wam tak. Lee już kiedyś popełnił błąd i ją puścił. Zostawił tak o... Craig, don't you... Pozwolił jej przeżyć. Mimo, że popełniła straszną zbrodnię. O kurde, no to jest ciężkie. Uciekajmy stąd, zostawmy ją. To jest chyba właściwa rzecz, którą powinniśmy zrobić. Ona i tak jest już zraniona. Chociaż z drugiej strony będzie szukać zemsty. Ona niestety jest potworem. Ale czy chcemy sprawiać, żeby AJ... też zachowywał się tak jak oni, stracił to człowieczeństwo. Opuść broń. Jak strzeli, nie będę na niego zły. O, i ona teraz chyba zobaczyła, że stała się potworem. Piękna sprawa. Oddaj Jamesowi broń. O kurde! Co ty, kobieto, narobiłaś? Nie! Co my narobiliśmy? O! Dobrze, ten wybuch nam pomoże. Dawaj, Clementine! Shit, the bomb! AJ! Uciekaj! O kurde!
Czyżbym został dzbanem roku? Koniec. Koniec tej części. Okej, co zrobiliśmy? Abel poczuł się pewnie, kiedy obiecałaś mu litość. Okej, tutaj dobrze chyba postąpiliśmy. Minerva była zszokowana, kiedy powiedziałeś, że Marlon zabił Brady. Minerva uznała, że nie może odkupić swoich win, chociaż zaproponowałaś jej powrót do domu, czyli mogła odkupić swoje winy? Była przygnębiona, kiedy usłyszała, że ten jej wybaczył. No ale usłyszała to, a mimo wszystko się nie zmieniła, więc pewnie nie dało się zmienić jej stanu myślenia. Lily była zaskoczona ofertą współpracy. Lily była zadowolona z siebie, kiedy powstrzymałaś AJ'a przed zabiciem jej. Ja pierniczę. Jace był wdzięczny, że uszanowałeś jego przekonania i oszczędziłeś szwendaczy. Jace był w niebo wzięty, kiedy uznałeś, że szwendacze mogą być czymś więcej. No teraz tym bardziej jest w niebo wzięty po tym wszystkim. Ten był zdruzgotany, kiedy obarczyłeś go winą za niepowodzenie planu. Ten był pełen nadziei, że powiesz Minervie, że jej wybaczę, chociaż nie byłaś pewna. Czas spędzony z bandytami był dla Louisa traumatyczny. Louis był przerażony twoją deklaracją walki z bandytami. Violet była romantycznym... Okej, okay. O kurde, tutaj to się sporo zadziało. Okej. Okay. Kiedy spojrzał mu opowieść, trafienie do... Violet była wdzięczna, że pozwoliłeś AJ powstrzymać Dorian przed odcięciem jej palca. Okej. Okay. AJ poczuł się, kiedy zabiłeś Abla, żeby nie przemienić się w szwendacza. Był zawiedziony, kiedy nie uwierzyłeś, że możecie być razem jako szwendacze. AJ poczuł się bezsilny, kiedy oszczędził Lily, a ona zabiła Jamesa. Yeah. Czyli tak ogólnie... Nic nie zbrałem tych przedmiotów. Czyli tak ogólnie spieprzyłem wszystko, co się dało, nie? Tak podsumowując cały ten odcinek, cały ten rozdział. Ale dziękuję wam ślicznie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się spodoba, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Już niebawem kolejny. Do zobaczenia. Servus!